Dzisiaj Wam odpowiem na pytanie, który sposób trzymania gardy jest lepszy? Czy podwójna garda, czy zwykła klasyczna? Odpowiedź na to pytanie nie jest taka prosta. Sposób trzymania gardy wykorzystujemy w zależności od sytuacji, w jakiej się znajdujemy. Jeśli walczymy w dystansie lub długim dystansie, gdzie preferowane są ciosy proste z domieszką ciosów sierpowych, ale takich długich, cepowatych, wtedy stosujemy gardę zwykłą, klasyczną. Natomiast podwójną gardę zastosujemy wtedy, kiedy walka będzie w bliskim dystansie lub półdystansie. W bliskim dystansie możemy stosować krótkie ciosy proste i wszystkie ciosy półdystansowe, czyli sierpy i ciosy podbródkowe. Wtedy, kiedy jesteśmy w większej odległości od siebie, wtedy stosowanie zwykłej gardy ma większy sens. Dlatego, że w momencie, kiedy ja będę chciał podejść, tą ręką jest łatwiej mnie zastopować, tak? Trawą też oczywiście, no ale ona jest trochę z tyłu, ale łatwiej jest zareagować lewą ręką. Poza tym, żeby pokonać ten dystans, raczej będę najpierw próbował atakować ciosami prostymi, ewentualnie, tak jak już mówiłem, długimi ciosami sierpowymi, takimi cepami, tak? To będzie kombinacja tego. Więc większy dystans. Natomiast podwójna garda, tak? Podwójna garda, jej stosowanie ma większy sens wtedy, kiedy jesteśmy blisko. Dlaczego? Dlatego, że garda, jak się za chwilę kolega odwróci, ona nam trochę ogranicza pole widzenia. Tutaj szczególnie ze skosów słabiej widzimy, tu z przodu tak umiarkowanie. Ale dzięki temu jesteśmy bardziej bezpieczni. Łatwiej jest nam się obronić. Tuf jest porządnie zasłonięty, głowa z jednej i z drugiej strony jest zasłonięta. Nawet z przodu jest ciężko się przebić. Nawet jak ręka przejdzie, to zawsze będzie jakaś tutaj przeszkoda i amortyzacja. Czas będzie słabszy. Więc z bliższej odległości lepiej jest stosować podwójną gardę. Poza tym, kiedy mamy półdystans lub bliski dystans, ciosów jest bardzo dużo. One są szybkie i dynamiczne. Krótko mówiąc, jesteśmy zasypywani gradami ciosów i taka forma obrony jest lepsza.